Ej,
No, lecę, Jacek, lecę. Ścinaj! Ścinaj! Brawo! Nie jest to już nasz pierwszy przypadek takich występów. Dlatego, że jak ktoś śledzi nasze wyniki w tym sezonie, to widzi, że jak jedziemy na wyjazd, to ja sam nie wiem, to już nie jest święto do mnie jakiś mecz, tylko strach przed tym, co się możemy skompromitować. Trudno powiedzieć w ogóle. Znaczy wiadomo, problemy kadrowe to jest jedno, ale my 11 ludzi mamy, nawet 4 na ławce. No, z pierwszej sytuacji, którą już było widać, jak bramkarz puści Babola, to w drużynie pada duch i każdy następca, zamiast jeszcze się wspierać, to popełnia bardziej kardynalny błąd. I to wszystko wpływa na to, że kompromitujemy się. Ryczeć się chce. To jest właśnie charakter. No, to może wyliczaliśmy sobie na ławce, ilu ludzi jest z charakterem w takich sytuacjach. Jak dobrze gramy, jak na przykład tydzień temu ze Szczecinem, że szło, mimo też straconej bramki po podobnym błędzie bramkarza, akurat pierwszego bramkarza, to drużyna wierzyła, że może odrobić to i wtedy większość z nich, która grała tydzień temu, całkowicie inaczej się zachowuje, a teraz dostajemy jedną, drugą, każdy błąd następny, no, to było widać, ile my żeśmy sobie w ramach sami praktycznie strzelili. Nie? Później no, Słupca chwyta swobodę w graniu i przy takiej postawie zespołu no, modlić się można było tylko o to, żeby się skończyło najmniej. Tych zastrzeżeń było kilka do gry, powiem, no, trochę zbyt dużo swobody się momentami wkradało w tą naszą grę, te nasze poczynania boiskowe. No ale to był efekt właściwie ostatniej też porażki z Centrum, gdzie zbyt dużo swobody, grając przewagą jednego zawodnika, nie potrafiliśmy zdobyć bramki wyrównującej i zdobyć choćby punktu. Dzisiaj już zagraliśmy troszkę lepiej, o czym mówiłem w szatni przed spotkaniem. Zespół z Racotu przyjechał troszkę w okrojonym składzie, spowodowany jakimiś karami za żółte kartki. No i myślę, że dzisiaj to wykorzystaliśmy, chociaż można było się pokusić o jeszcze kilka bramek, bo na pewno tych 100% sytuacji było wiele więcej. Ale tak naprawdę no, do momentów gry pewnie można mieć zastrzeżenia. Myślę, że nie potrzeba nam pewności siebie, ale przede wszystkim tu był mecz, zagraliśmy dzisiaj mecz o 6 punktów i to jest istotne, że zdobyliśmy 3 punkty, za nami kolejne ważne spotkanie, przed nami właściwie kolejne ważne spotkanie z Gostyniem i jeszcze kilka, które zadecydują o tym, o co będziemy walczyć w rundą wiosenną.